waszej wiary, aby was prowadziły przez całe życie pod opieką Pana Boga i Matki Bożej i aniołów stróżów przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drogie dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo. Błogosław tatusiu, błogosław mamusiu, dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi. Na świętą chwilę w radości czy udręce, niech błogosławią nam rodziców ręce. Rodzice, nałóżcie wasze ręce na głowy waszych dzieci i powtarzajcie za mną słowa Bożego błogosławieństwa. Niech cię błogosławi, niech cię błogosławi i ochrania, i ochrania Ojciec i Syn, Ojciec i Syn i Duch Święty, i Duch Święty. Amen. Amen. Idziemy do kościółka. Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie,
i dzieciom. I to Bóg dzisiaj spotka się w sposób szczególny z dziećmi. Chcemy więc tej ofierze mszy świętej modlić się, aby ten czas, dzisiejszy czas, pozostał w nich na całe życie, aby ten czas ich radował, a w chwilach trudnych, aby był dla nich ratunkiem. Czytanie z pierwszych Księg Królewskich. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem wzywając Pana, rzekł: o Panie, Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana, rzekł: o Panie, Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł w górnej izbę tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. Oto słowo Boże. Nie otrzymałem jej bowiem,
ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu on dziś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jedną matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Oto słowo Boże. Bardziej weselni, bardziej czyściej ubrani niż zwykle.
nawet niż na każdą niedzielę. Ale dlatego, że zgromadził nas Pan Jezus, który dla tych dzieci, które jeszcze może niewiele rozumieją, ma być na całe życie fundamentem, a inaczej domem. Domem, który został zbudowany na skalę. Dlatego ta dzisiejsza uroczystość, aby ich dom, czyli całe ich życie, nie było budowane na piasku. Kiedy przyjdzie ulewa, czyli złe dni, wszystko podmyje i dom się zawali. I zawali się całe ich życie. Ale po to się spotkaliśmy, aby ten dom zbudowany był na skalę. Na Jezusie Chrystusie. Że wtedy, kiedy przyjdą złe dni, to nic się nie zawali. Bo będą mieli wartość, do której się odniosą. Bo człowiek w swoim życiu nie odniesie się do konta bankowego. Bo ono raz jest, raz go nie ma. Przeważnie go nie ma. Nie odniesie się do żadnych innych rzeczy materialnych. Czasami nawet nie odniesie się do drugiego człowieka, którego kochał, bo ten już zmarł, albo wyprowadził się bardzo daleko. Ale do Jezusa Chrystusa odniesie się zawsze, w każdym wieku, w każdym czasie i w każdym miejscu. I po to się dzisiaj spotkaliśmy. Tutaj na mszy świętej, aby za chwilę te dzieci usłyszały ciało Chrystusa. Amen. Czyli niech się tak stanie. Niech Bóg, którego przyjmuje, będzie ze mną zawsze i wszędzie. A wy, drodzy rodzice, którzy się tyle natrudziliście na ten czas, macie być tego świadkami i strażnikami tej ich wielkości, która się dzisiaj zaczyna. Bo one jeszcze dzisiaj już pewno zmęczone, trochę i znudzone te biedne dzieci, zagonione, przestrojone i wszystko na raz. Ale wy macie być strażnikami tego, który do nich przychodzi. Bo wtedy, kiedy was zabraknie, muszą mieć wartość i fundament, któremu ma imię Jezus Chrystus. Że w chwilach trudnych, a takie w życiu zawsze są, będą miały odnośnik i oparcie, nie przewrócą się. A jak się przewrócą, a spojrzą w stronę Boga, On zawsze wyciągnie rękę i podniesie. A z drugiej strony Pan Bóg również pomnoży ich radość, ich wszelkie dobra emocjonalne, które wy, rodzice, dajecie im od dzieciństwa, od maleńkości, troszcząc się o nie, całując, przytulając, kochając, czasami nawet karcąc. Wasz dom dzisiaj przez te dzieci stanie się domem, w którym jako gość będzie przyjmowany nie tylko ten i ta, którzy przyjęli Komunię Świętą, ale w waszym domu znajdzie się miejsce dla Jezusa Chrystusa przez te dzieci. Znalazłyście przez to, że powołaliście je do życia i troszczycie się i kochacie je. Bo to jest trud. Wielki trud, ale chyba najbardziej opłacalny na świecie. Nie ma nic bardziej opłacalnego na świecie niż własne dzieci. Jeden z większych i mądrzejszych doradców bankowych powiedział, jak go pytano, jak ulokować swoje pieniądze. Powiedział, nie pieniądze. Lokujcie wszystko własne dzieci. Kochajcie je. Tak powiedział człowiek, który całe życie myśli tylko o pieniądzach i nimi obraca. Kochajcie własne dzieci. Bo to jest najlepsza i najbardziej procentowa dogada. Tyle, ile wy kochacie, tyle otrzymacie. Tyle, ile dacie im Pana Boga, tyle tego Pana Boga wam na starość oddadzą. I tak niech się stanie. Amen. Powstańmy teraz wszyscy.
trzymając dzieci zapalone świece, razem wspólnie będziemy mówili. Tutaj już niegdyś za nas, o Panie, wiary świętej wyznania. Lecz dziś my z nami pragniemy szczerze odnowić chrzestne z Tobą przymierze. Zaraz po Waszym urodzeniu rodzice i rodzice chrzestni prosili dla Was o chrzest. Zobowiązali się wtedy do wychowania Was w wierze i życiu godnym dziecka Bożego. Wypełniając to zobowiązanie, uczą wciąż Was miłować Pana Jezusa, a być Niego swego jak siebie samego. Nadeszła dziś chwila, drogie dzieci, abyście już same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to, patrząc na zapalone wasze świece, na symbol Pana Jezusa. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam. Śmiało. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Drugie dzieci, zachowajcie przez całe życie białą szatę łaski, otrzymaną na chrzcie, a płonąca dziś świeca niech Wam przypomni wiarę, nadzieję i miłość, które nie powinny nigdy Was wygasnąć, lecz nieustannie się pomnażać. Utwierdź w nas, Panie,
Bez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusu się, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju i zapalamy świecę.
miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzisiaj pierwszy raz Jezus gościem w moim sercu, najpiękniejszy w życiu czas w całym słońcu proszę pomiędzy. Za tę chwilę, za ten dzień, za tę radość, co czuję całą siłą, młodych tchnień my serdecznie dziękujemy. Bo dziś Jezus nas zaprasza, siebie nam za pokarm daje, Boga gości duszy nasze, niebem się na ziemi stanie. Dzięki oddaję Zbawcą mojej Pani, co kielich złocisty odpuszczę z ołtarza, bo moje serce, moje domieszkanie, żeby mógł łatwiej miłością mnie obdarzyć. Księgu Mariuszowi życzymy zdrowia, łask wiele by do nas mógł jak najdłużej mówić kazania w kościele. Komunię świętą radości pełną niedzielę, niech Ci dobry kapłanie Bóg swojej łaski nabierze. Za to weź w serca nasze dziecięce, dał Pana Jezusa w kostki. Niech Ci Pan Jezus da długie życie i siły Twoje umocni. A niech dacie wdzięczny pies za wiarę, trud wychowania i że wiedzi wciąż czysto Bóg w Chryste Panu. Na wszystkie ich starania, aby nas przygotować do godnego przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej, za to wszystko serdecznie dziękujemy. Pani Dorocie, serdecznie dziękujemy za przygotowanie nas do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. Thank you.
Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś nam uzdrowił, chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.